Siemanko! Co robisz? Gówniana robota. Jeździmy, obornik wozimy. Jesteśmy wynajęci u pana Wojtka. Transportem przewieź obornik. Patrz, ma tam mało powietrza wziąć. Ty, no to mało mu tam napierdoliło. I później znów załadować na jego rozrzutnik. Trzeba mu pomóc, nie można go zostawić. Gdzie tam kamerę patrzysz? Tam, jak tu jest, tam? Tu jest, no. No. Tamtą przyjdzie, zobacz co się stało. Ciężko, 20 na godzinę zetorek ma, a ja muszę przez niego też redukować. Gdzie, jak dzik zarośla? Jak dzik w sadzonkach. Zarośla. W sadzonkach mówiłeś wtedy. Co samo. Sadzonki, a zarośla, to ja nie wiem, czy to samo. I tak tam ryje, i tak tam ryje. No powiedz tą historyjkę, jak byłeś w Warszawie, jak Marek był w Warszawie, o. Ja pierdzielę, tir nas wyprzedza. Ja cię sunę. I co teraz? Wyhamował? No. Co, w Warszawie? No była taka historia. No opowiedz, jak Marek był w Warszawie. A bo tak z warszawiakiem tam handlowałem rybą. Tutaj na Pomorzu mu załatwiałem rybę. On przyjeżdżał ją odbierać. I tak trafiło. Jakoś nie mógł. No a ryba jest. No przecież ryba to nie kiełbasa benzona. To on mówi... On mówi, przywieź, ja ci zapłacę. Ja mówię, tylko nie za paliwo. Nie, o, on wtedy powiedział 1200 mi da, żebym ją tylko przywiózł. Kurde, mówię, no trzeba jechać. 500 km do Warszawy. No, tam i z powrotem 1000. Ale mówię, no trzeba jechać. Tylko mówię, nie będę sam jechał, a w szkole. To mówię tak, to zadzwoniłem do tego kolegi, mówię, Andrzeja swojego. Mówię, jak to on tam mówi, daj mi powiedzieć. I... Mówię, Andrzej, przejedziesz się ze mną i tak siedzisz w domu, bo to zima, nic nie robisz, to mówię, ja ci przecież ten obiad tam i z powrotem nie będziesz żałował za ten. Przejedzie się, no i on tam chętny pojedzie. No mieliśmy jechać tam i z powrotem mieliśmy wracać na noc, dlatego ja na noc nie lubię wracać, byłbym zmęczony, to bym pewnie orła wywinął do jakiegoś tam rowu. Ale jak zajechaliśmy, Kubuś mówi, Jakub miał na imię, czyli Kubuś mówi, nigdzie nie będziecie wracać po nocy, tylko mówi, przyspicie się i sobie rano ruszycie, nie? No, jak już tam dojeżdżaliśmy zresztą wcześniej, dojeżdżaliśmy, mówię, trzeba stanąć, jakiś obiad, a Kuba dzwoni, mówi, nikogo nie stawajcie, bo ja tu wam rybkę usmażę, a Andrzej cięty na te ryby, smażę już z każdej postaci zresztą on jest cięty. No to mówię, Andrzej, wytrzymasz? Jak tam ma być ryba smażona, to żadnych obiadów on nie będzie
ja tylko poczekam na tą rybę. No i rzeczywiście takie porcje dorsza, fileta posmażył nas frytkami. Ole, zadowoleni, a najbardziej Andrzej, nie? No, no i dobra, tam posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmialiśmy się wieczorem, no idziemy do spania, mówię. Tam on w tym bloku no tam zatracony. Dwa kieliszki, trzy kieliszki. Aleje Jerozolimskie, patrz, tu zaraz mi biegów zabraknie pod tę górkę. Aleje Jerozolimskie, ósme piętro! Kurde, ósme piętro przy Alejach Jerozolimskich do góry. On taką miał większą kawalerkę, no to czyli pokój z kuchnią i tam później taki pokój mały do sypialka, nie? I tam to łóżko takie było, tam kurde, 1,20 m czy coś takiego. Mówi, jak chcecie, we dwóch będziecie spalić, czy będziecie, mówi, na, będziecie, mówi, jeden na materacu, czy coś tam. Mówi, nie, to tam chyba będziemy we dwóch spali, kurde, odwrócimy się dupami, to co tam się nam szkodzi, nie? No, no to tak, tak było, nie? Mówię, kurwa, mać, mówię, jakoś, nie wiem, ja się położyłem, Andrzej też się położył, ale jakoś, nie wiem, czy ja od razu jakoś było miejsce, na plecach się położyłem. Ale to położyłem. Się z skarpetami mogłeś. A, no, ja poszłem do łazienki, tutaj tak umyć się z grubsza, sram to tamto, idę, wracam, ten już w łóżku śpi, już pakował się w łóżku, ta mówi, ty się rozebrałeś skarpety, chociaż ściągnę tam kołdrę po dwie, patrz, no nie, no ściągnął te gołe stopy są, ale mówi, nie pójdzie się tam obmyć, co, no co ty, mówi, głupi jesteś, przecież mówi, nie będziemy, mówi, się tu seksować. Ja jak polecę. No dobra, położyłem się na wznak i tam leżę, leżę, ja tylko oczy tylko zamkłem. A nade mną on tak, Marek, co ty robisz? Jego twarz zobaczyłem, wystraszyłem się. Co ty kurwa odpierdalasz? Przepraszam, co ty odwalasz, nie? Marek, przecież ty chrapiesz. Ja mówię, tylko oczy zamknę. Co ty, ty już chrapiesz? Tak mnie skubaniec wystraszył. Przecież ja północy nie mogłem zasnąć. Ludzie! On zaczął chrapać, a ja chyba do pierwszej nie mogłem zasnąć. Taki Andrzej, ale miał ubaw. Rano wstajemy. No to już 6 rano nam na od razu na tą, na sklep, tam znów usmażył nam na śniadanie rybki, najedli się, skasowali pieniądze i wracali z powrotem. No, ale Andrzej zadowolony był, jak nie wiem, nie? Kurde, z tym spaniem, to on mnie tak załatwił. O, kto to tam nam tutaj? Nie wiem, ktoś tam trąbił. Trąbią, bo są uradowani, że w końcu nas mogą wyprzedzić. A całą... Oni myśleli, że my w rów zjedziemy, bo tam korek kilometr. Całą wodnicę za nami musieli jechać, nie? Dobra, jaki korek. No i tam trąbią. No i ludzie, wiecie, Marek wam sprzedał kolejną... Taty... No już więcej nie znam chyba tematu, ja nie wiem. Taty sprzedał kolejną historyjce o tej Warszawie, jak Marek był w Warszawie. W Warszawie tam z rybką jechałem, kurde blade. Ja wiadomo, także, rybka lubi pływać. Dobrze, tak, z powrotem tam on nadawał nam, kurde. Najlepsze... O, no, jeszcze to... kawiorze... Kawior, zapomniałbym. Po dwa słoiki kawioru nam dał, czarny, tam takie małe, czarny, czerwony. Ja mówię, nie dawaj, to jakieś tam, nie sprotki, tylko jakieś te sprotki, szerderki, czy jak to się nazywa? Sardynki. Sardynki, no, sardynki, to całkiem inna ryba. I ten, i mówi, ponadawał, bo to chyba jemu tam nie schodziło, to ponadawał, kto tam będzie kawior? Ale z ciekawości odwiozłem Andrzeja. Mówię, Andrzej, spróbujemy, bo jak oni tak te kawiory jedzą, to drogie jest, taki malutki słoiczek, 7 czy 8 zł, taki malutki słoiczek, 50 ml, nie? Dobra, spróbujemy, no ja pierdziel, co oni te ludzie widzą w tym kawiorze? Odparzyłeś to co, to jak no, to śmierdzi? No, a jak to mówię, Andrzej, jak to śmierdzi? A on mówi, no dupą śmierdzi niemytą. Ja pierdola, a jeszcze to miał człowiek, no wziąłem do ust, ja, co ty wyplułem, ja wyplułem, Andrzej, ty to, nie wiem, co tam ludzie w tym widzą, no jednak my jesteśmy niedokształceni i biedaki z podstawówką, a tu trzeba mieć wyższe wykształcenie i na salonach się obiegać, żeby ten kawior wiedzieć, że jest dobry. To jest dziadostwo niesamowite, a tata ważności była, ja nie mam pojęcia. Niech jedzą sobie inni. Ja tego nie będę na pewno ruszał. I jajka surowe śmierdzące. Ja pierdzie. Jajka. Kurde, jak ktoś zaśmierdziało, to... Andrzej to przez okno chciał zaraz lutować. Ja mówię, poczekaj. Co? Mówi, tego nie będę. Poczekaj, otworzę, bo wybijesz szybę. On by to
kurwa, cięsne, a cięty na rybę, ale mówi nie na jajka surowe. Dobra, sprzedałem wam temat. Jutro, bo... No tak, bo... Jak nie masz co robić, to... Tak jak zrobimy trzy kursy, to będzie późno. I on jeszcze ma coś? Nie wiem. No, to nie pasowało, żeby...